Siema widzowie. Hej. Nagrywam dzisiaj film. Dzisiaj film będziemy ulepszali auta. W takiej fajnej gierce. Tak. Nazywa się... nie mam pojęcia gdzie, jakiś car mechanic, podróbka car mechanic. Jak się tak wpisze, to powinno wyjść. I zasady są takie, musimy mieć auto, które, przy którym nie jest nic zrobione, znaczy możemy ulepszać inne, ale to nie będzie już takie fajne. No więc ten, jeszcze jest taka sprawa, widzowie, możecie mi pomóc. Aha, mi się silnik uszkodził, super. Zmieni sam tytuł, bo wiesz? Status silnika uszkodzony. Mówiłem, żeby uważać. Ja bardzo uważam. Tak, ja też pojadę na złą, chociaż nie wiem, czy coś kupię. Jak nic nie znajdę ciekawego, to będę ulepszać, co tu się dzieje. Maluj bez kół. Cały czas się przegrzewa. No strasznie się przegrzewa. To nie wiem czemu. Ej mega, bo to turbo pewnie jest za dużo do tego auta. Turbo przełożę po prostu do innego. No to, a właśnie, będziesz mniej wynosz. Tu mam jakieś fajne, ale nie. Ja tu jest jakiś... czekaj, tu jest jakiś mały. Co bierzesz ogólnie? Ja jak nic ciekawego to miałem, to nie jest zbyt ciekawe. Jak nic nie znajdę, to naprawiam E86. Masz obec, masz dobrze ustawioną głośność OBS-a, żebyś miał w tle ładne. Ja tu ciekawego... A to jest coś w stylu Toyoty, tej E86, takie podobne. No to jest to, co ja miałem wczoraj. Ma tył napęd, więc możesz je kupić. Oho! 70 tysięcy, nie? Wiele. Ale to nie, po drugiej stronie makiera. I kupiony jest. To co ty bierzesz? Ja będę naprawiać E86, bo można auto, które się ma, ale a. Musi być zardzewiałe. Dobra, zardzewiałe, to czekaj. Ja, a sterka oczywiście ma ten, z przodu, nie? No na przód. No to on, tak, a licznik chyba też ma działające, bo widzę wskazówki. Dobra, nie, ja to biorę, gościu, to ja biorę w tył napęd. Będę miał podobne do ciebie auto. Ja sobie je kupię. Ten. I co, jadziemy do warsztatu którego? Tam... najpierw do sklepu, musimy odrzewić i kupić płynu. Ale nie, ja bym części najpierw wymienił. Ja zawsze tak robię, że części wymieniam, potem jadę po rzeczy. To się nie wymieniam, tylko robię... Znaczy ja najpierw kupuję płyny, bo bez płynów później jeździć? Ja bym nie wiem, na Azji, żeby widzisz, jak zarzuciło? No. Dobra. A ja biorę auto, które będę naprawiać dzisiaj, jest to właśnie to. Ja se zrespię, dobra, czekaj, ja se turbo wminię po prostu chyba... Teraz będę czekaj, teraz czy zrobię. Naprawdę? Ja o mam nie, tak mało... Się... No. Czekaj, ja mam tak mało oleju w tym aucie, czy ten wskaźnik nie działa od oleju? O, patrz, o, i mam morę i z morę wyjmę turbo po prostu. Też plan. Dobra, a ja kupuję właśnie potrzebne rzeczy i będę odrdzewiać. O, biorę turbo, odejmuję, biorę, odejmuję. Średni kolor tego samochodu jest. Ale tu się przemaluje i będzie dobrze. Dobra, walić to. Turbo mi zostało, na szczęście. Dobra, ja części tuningowe będę kupować później. Jeszcze z pewnością mi dają garaż. Czekaj. Co to jest za auto? To jest moje, nie moje. Wszystkie garaże zajęte. Jedźcie se ludzie, to moje turbo leży. Która mi turbo rozjadą. Turbo możesz przenieść, ale ci powiem tak, że to moja Toyota już ledwo jedzie. Auta wyjąć. Dobra, ja tu poczekam, to się tam wytnie, bo przecież można takie rzeczy robić. Montaż później ty. O, tu jest to moje, ja sobie muszę szybki respić. Fajny dźwięk? Nie, auta nie odrespiło. Nie? Mamy te dwie rzeczy zamówione. A ja pojadę naprawiać części.
Posłuchaj tego dźwięku. Drogi, żeby... Tak, muszę sobie nowy silnik chyba kupić do tego, do autka. Jedziemy po części chyba, nie? Mhm. Ale mam turbo już, tylko ja bym chyba naprawił te moje części, co mam. To co robimy? Jedziemy po części chyba. Nie, no okay, nie wiem, czy będziesz naprawiał. Nisko, ja wymienię, bo mnie stać. Aha, ciebie stać. Tak, ale ja sobie naprawię to kilka minut roboty. Bo to moje auto już ledwo jedzie, no to. Ja nie... A. Oho, widziałem. Coś z Anglii robię, chyba. Robię szota. Nie. Cały silnik. I tak do Bory iść. Poczekaj, Bory muszę iść. A to wtedy ci to auto zniknie. Wiem. Muszę sobie robić takie poprzednio, czy części po prostu przenieść. Dobra. Ja cały silnik wyciągam już. Mam tył napęd i też ta chłodnica po lewej, nie? A nie, ona tu leży chyba. Która jest to? Jest to? Też moja, mam chłodnicę. No, będzie. Ty, opłacało się. Interesy. No, idealnie pasuje. Teraz wkładam blok do silnika i na końcu będziemy się ścigali na 1/4, czyli ile to jest? 3/4 pewnie. Zaborę chyba, wiesz? Dobra. Tylko to tylko ona nie pojedzie teraz. Pojedzie. Części z tego auta. Nie wiem, jaka to jest marka. Dobra, moje auto jest gotowe na pierwszą jazdę. Nie, tu mam części moje stare. Tu mam... Uwaga, tu robię pierwszy test tego auta. Na sportowych częściach. Oho, szybkie jest. Bardzo szybkie. Masz fajniejsze autko, to Jotka. Ale wolniej jedzie, by trzeba było dyfer. Ja już to zarzuci tyłem? Średnio. Turbo potrzeba do latania. Ja idę do garażu, podjadę i... Dobra. I biorę części z Bory, bo Borę sprzedam. Ja zaraz zaturbiam to coś. 120. Okay, 140. Okej, okay, szybkie jest. I na tyle by było. Bez turbo jest bardziej. Garaż. To montuję tak, a duże turbo. To ciekawa rzecz, że wiesz, chyba po prostu tak jakby. Teraz co robić? Jak mi to auto zniknie, to czego ja potrzebuję z tego auta? Muszę wyjąć. Nie, ja nie mogę dać dużego turbo. Oho, czemu? Bo mi przez maskę wystaje. O, ja to muszę zobaczyć, jak to wygląda. Lekko, ale jak to ma być auto, nie ma czegoś takiego jak sportowy ten blok silnika chyba. Nie ma. Czy nie? Co to jest twin turbo? Duże turbo? Dwie turbiny. Dwie turbo można mieć kupione? Nie można. To jak ty to robisz? No bo kupię, bo będzie mniejsze turbo, bo to większe wystaje. A to jest auto, którym ja będę jeździł tak normalnie, to mi będzie przeszkadzać. Tak, nie to auto muszę. Dobra, intercooler mam. Jest Bora, Bora jest w 4. garażu chyba. I jesteś tu, garażu Basaka. Szybko, ale szkoda, że nie można... A może to małe turbo będę mógł bardziej podkręcić? Dobra, mam małe turbo. Ty, problem jest. Jaki? Możesz ty. Nie mogę ruszyć Borą, bo nie mam tych... tego elementu wałka rozwoju. Nie można tego małego turbo bardziej podkręcić, szkoda. Ile tam można pól? I oczywiście mi znikła Bora. Ja wiem, gdzie ona jest. Wiem, ona stoi... A nie, ona... Jak ją kliknę jeszcze raz, to się pojawia w granu, no. Nie? Teraz to leci. O ja, rakieta. Ja uciekam. O, jedź, jedź, jedź. 150! To jest potwór prawdziwy teraz. Co ty tam sadziłeś? Nitro i co jest? Turbo! Same turbo małe. Małe turbo na full podkręcowe? Nie, bo mi się silnik rozleci, najbardziej jak można. Jak to lata? Jeszcze nitro sobie wsadzę i będzie prawdziwa rakieta. Czyli łącznie co ty tam masz wsadzone? Cały sportowy silnik, małe turbo, intercooler i sportowa chłodnica. Cały sportowy silnik? To ja taki nie mam, może przecież. No właśnie nie, bo ci tam brakowało głowicy chyba. 200 prawie leciałem i w drzewo. Możesz ty, ja się pozbyłem całego silnika właśnie. Ej. Z Bory. Ja mam ten. Bora. Ja wiem, gdzie... Zostawcie komentarze dla mojej Bory, której nie ma prawie. Dobra. Ten będzie z Bory. Tak, wyciągam małe turbo i sprawdzam na dużym, jak to leci. Silnik lata właśnie. Stwierdził, że będzie sobie latać.
Dobra. I walimy wszystko z bory do tej Toyotki chyba. Czy ja mam jak tego, nie będzie nadal bokiem lecieć dobrze, no to zostawiam małe turbo. Nie, leci... Nadal tak samo źle leci. Nie chcę latać nadal bokiem na duży, mi się przegrzewa. Ale widzisz, czyli mi się też przegrzewała, bo to jest turbo tu prosto. Za duże... jak na tym dużym turbo, to to leci jak rakieta. Będzie, że o mi nie, się to turbo nie rozpędza. Kawałek tekstu z takiej piosenki, może znasz ją. Jakiej? Jeszcze raz? Nazwy ci nie powiem, mogę ci ją później wysłać. Jak to leci teraz, 200? Ale ta gra jest do kitu. Czemu? Mój ten header, ten taki dość... A nie, on się pojawił, bo już się przemieniknął po prostu. Bo mi się przeteleportowało auto. Dobra, do tego. Kupuję nitro. Boję się, ile gigabajtów ta gra nie wyjdzie. Ogólnie jeszcze mam taki problem, jak wrzucę filmy na YouTube'a, że mi czasem przerywa przesyłanie po prostu. Z tym, z nitro to leci jak z dużym turbo. O, dobra, jestem przy garażach, biorę auto. Bo to auto w serii ma 225 koni, to ciekawe ile ono ma teraz. W serii 225, teraz? Teraz 600 będzie mieć. Ale na nitro to leci prawie z małym turbo, z nitro leci prawie jak z dużym turbo. Mi się podoba. Ja będę borę sprzedawał, bo na borze sporo zarobię teraz, a to turbo prawie nic mi do kosztów nie podwyższało. Tak ogólnie. Ja kupię jakieś, albo nie, ja to, nie, ja mam pomysł, co zrobię. Dobra, moje auto jest gotowe chyba. Myślę, że tak, czerwony 250. Nie pali. Damy 80. Problem jest. Jaki? Dobra, ja zaraz będę kończył jak coś. I dobra. Czekaj, ja wyjąłem się znik i szeroki. Ja próbuję pana... Jaki kolor mógłbym wybrać na to auto ładnie? Biały i czarny, tak jak wiesz. Standardnie prawie. A, jak w Inix, jak w Initial lubiło. Czyli... Ale blok silnika mnie czeka. Cię podbiorę. Bo tam jest taki w teksturkę, ma taką niezbyt, wiesz, taką, wiesz, kolorową, taką bardzo. I teraz czarna maska. Mieszka... O! Zawieź mnie, o, tak idealnie. Zawieź mnie pod, tam, nie, dobra, widzowie, zaraz będzie wyścig. Dobra, ja już lecę na tor. O, i teraz tak nie gubi trakcji i nadal ma super przyspieszenie, to by było warto zmienić bardzo dziwnie. Co zmieniłeś w tym swoim aucie? Z dyfer z 3.8 podniosłem na 4.0. Jak to zrobić? Śrubokrętem, tylko musisz się jakoś do niego dostać, a to, że masz auto z tyłu napędu, to dyfer jest z tyłu i to nie jest takie łatwe. Musisz... Ja mam jeszcze auto tutaj. Najlepiej najechać na te najazdy tam, gdzie się opony zmienia. I kamerą ze śrubokrętem tak się dostać, żeby się przybliżyć do dyfra i może ci się uda to zmienić. Dobra, jadę szybko po nitro, palamy ten timer. Dobrze, a więc ty się ustaw, ja włączyłem nagrywanie, także tak, teraz robię tak F. Dobra, ja też nagrywanie. Czekaj, ja dobra, i teraz mamy tam światełka i teraz musimy podjechać na linię startową. Aha, ja muszę sobie odpalić auto. O! Czekaj, o nie, ja źle ruszyłem. To jeszcze raz, to będziemy powtarzać. 84 stopnie, jest git. Ale ja cię dogaliam. 194, ile jedzie? 200 jem. 200 ponad. 230, o... 220. 83 stopnie mam. Silnik uszkodzony. On jest gasł. A to teraz ty czekaj. Będziesz odpalać, jak chcesz. Gdzie to się odpala? Ale to czekaj. Tutaj się odpala. To odpala? Okej, okay, odpalam. Widzę właśnie, o! I teraz tak, teraz ja muszę się ustawić. Gaszę światło, żeby mi się nie świeciły. Zgaś światło, bo nie widzę światła wtedy tak na drodze. O! Nie, czekaj! Bo ja mam na auto. Nie kłócę. Ja też mam teraz na auto już. Ale ruszyłem. Chyba cię za wcześnie, sorry. Chyba za wcześnie mi się wydaje. 210, 220. Szybkie. Chyba.
ale 91 stopni, więc się nie przegrzewa. Wiesz co, czekaj, ja mam pomysł pewien. Poczekaj chwilę. Poczekaj, zrobię pewną modyfikację auta. Jaką? Boję się. Dyfer. Czekaj, podjechać. Ręczny. Czy jest tam, widzisz? A masz mocniejsze nitro. Ale szybkie. No, ale się kończy prędkość, 230 było. A moje jedzie nieco ponad 200 tylko. Jedzie 230, więc... No, na razie 2-1 masz, wynik. A jeszcze 0. Tylko wiesz moje malowanie. Cudowne jest, nie? No. Czekaj, na miniaturkę zrobię zdjęcie. Ustaw się koło samochodu swojego, o. Podjedź koło mnie, tak? Albo nie, mam lepszy pomysł jeszcze, o. Nie. Otwórzmy. Ja co robię zdjęcia? Zdjęcia będę wrzucał do Discorda. Dobra, zaraz będę musiał kończyć jak co. Dobra. Ale silnik. Ciekawe, ty turbo wziąłeś duże. Duże turbo? No, mówisz, że teraz masz. Czekaj, ja się założę sobie, ale nie mam jeszcze dużego, mam małe. Przełożę sobie z mojego małego autka. Dymi mi na czarno, boję się trochę. Gaszę sobie, żeby mi ostygł. Widzowie, przedostatni wyścig. Tak, przedostatni, bo ja jeszcze sobie założę duże turbo. Dobra. Ustawiasz się? Tak. Manualnej skrzyni A. Ja zmieniam przy 7,5 biegi. Ja nie wiem. Ja nie wiem, nie pokazuj mi obrotu, bo grom zewnętrzny. Ty, chyba wygrałem. Ciut, ciut. Ale ja byłem szybszy, szybszy. Wiesz, mam obszał. Nitro, to turbo słychać. Ile? 11,6, 11 coś. Ja mam lepszy czas. Niemożliwe, bo ja przyjechałem pierwszy, to jakim się to... No bo to się liczy czas, możesz być pierwszy, a może być, jak masz lepszy start, a, okay. To będziesz dobra, miał... Okay. Będziesz tak, pierwszy, tak. Ale będzie gorzej z tym. Ja jadę założyć duże turbo i... Okay. Ja pan... Wiedziałeś o tym? No wiem. Usunij rekord, bo to muszę mieć rekord i naprawić światełko. Aha, bo mam auto dane. Semi. Ja wpalam, okej? No, dobra, a czekaj, ja sobie jeszcze zobaczę jedną rzecz. Gdzie teraz zostawiłeś ten tam? Zmieniłem lekko. Bardziej na prędkość teraz, więc możesz mieć lepszy czas. Okej. Tu się ustawiamy? Ja mam pierwszy. Czy za wcześnie ruszyłem, sorry. Oj! To ja mam gorsze auto, a mam lepiej ulepszone. Widzisz? Moje auto lepsze, widzisz? Dobra, poczekaj, aż kupię 3.9, to zobaczysz, co to będzie za rakieta wtedy. Ja kupię, ale na złomie kupisz, czy no? Normalnie? Dobra, ja czekaj. Ten silnik idzie do remontu, to czekaj. Dajesz full? Turbo? Dwa bary, lecimy. Jak się to zobaczyć? Dwa bary. Dawaj. Ten silnik i tak idzie do remontu, to bez różnicy, dobra. Czy go teraz rozwalę, czy nie. Dobra, dobra, jestem mega ciekawy. Przecież jak to nie wybuchnie, to będzie... Czekaj, ja muszę odpalić, poczekaj. Musimy je to jeszcze raz robimy, a to ja postaram się nie zepsuć silnika, bo musimy jeszcze raz to zrobić. Jadę spokojnie, bo ten silnik musi wytrzymać ten od razu, tu wani silnik. Dawaj na full zwiększ. Ja pala. Nie, na maksa nie będę robił, bo nie chcę sobie rozwalić turbo za 300 tysięcy. Jak ostatnio to auto. Zrobiłem. Nie ruszę mi auto. Ja pala mi. Oj, bardziej się zepsuł silnik. Co ci się świeci teraz? Uszkodzony, zamiast nie jest dobrze, jest uszkodzony. O, czyli to co mówię. Czyli czeka mnie wielkie grejdowanie pieniędzy. To znaczy, u mnie turbo jest jeszcze dobre. Może no je tak. Pójdzie naprawić.
co ja je zwiększałem. Pęknęło. Ja bym chciał w nim zwiększyć turbo do 2.7, ale nie chcę rozwalić silnika całkiem. Bo do wyrzucenia korby dużo nie brakuje już. Zbyt zepsuty. Nie masz psychy zwiększyć turbo. Nie mam? A no właśnie, że mam. 2.7 bara. Czemu moje nie odpala całkowicie? Ja to auto pojadę naprawić i zaraz zobaczę, jak to będzie przyspieszać. Na dzisiaj koniec. Ja cię. Jutro będziemy robić dalej testy. Znowu widzicie, jakie to jest złota gra. Turbo, wystarczyło o jedno zwiększyć. Czemu było nie zwiększać? Także jutro kolejny film. O, może nagramy, tak. Ja też się postaram.